Hej, z tej strony QK, witam w kolejnym odcinku Wreck and Roll, Halloweenowa edycja Gorki 17, Jorky 17, oh fucking god. Skończyliśmy ostatnio w tym momencie, że naprowaliśmy skrzynię i teraz idziemy do tego czegoś, skaner. What the fuck, co to jest? Skaner do linii papilarnej. Aha, czyli pewnie musimy tutaj kogoś przyprowadzić. Duża, solidna, drewniana brama. Okej, ale nie pisze, że jest zamknięta. Dobra, mniejsza. Jest zamknięta. Jednak jest. Okej, to co? Ale fajne pustaki. To są najlepiej zrobione pustaki kiedykolwiek, jakie kiedykolwiek widziałem w grze. Drzwi. Otwórz pogięte ameliniowe drzwi. Dobrze, że nie musimy tego malować pozytywnie, co nie? O, tutaj palą w piecyku, ale zajebiście. Tutaj mamy rękawice. Gumowe rękawice. Aha. Okej. Okay. Co to jest? Tutaj nic więcej nie mogę... Jaka laska! Dobra, możemy iść dalej. Okej. Okay. To co? Ale po co mi są te rękawice potrzebne? Czy gdzie tu był ekwipunek? Tu jest ekwipunek. Rękawice. Czemu tu kurwa nie ma większego opisu? Nazwa rękawice, opis, gumowe rękawice. Zajebiste. Tutaj też. Łoje kurwa, deska. Czemu ona za mnie rozmawia? Co, mogę na przykład mu włożyć rękawice? Dobra. Będziesz to pierdolał z rękawicami. Anyway, tak, pójdźmy dalej. Wątpię, żeby rękawice nam pozwoliły nagle jakimś zajebistym cudem. Cholera. Znowu coś nowego, jej. To pułapka. Bądźcie ostrożni. Na pewno znajdziemy jakieś wyjście. Tak. A może zostaniemy tu i zabijemy je? Lubię zabijać. Przez ciebie wszyscy zginiemy. O, kurwa, jaki to jest motherfucker. Nikt nie zginie. Nie tym razem. Widzę, że jest na sali Rumble. Ale ty zwałowo wyglądasz, kurwa, z tymi rękawiczkami. Lol, koleś, ogarnij się. W sumie to przydałoby się trochę ten uleczyć. Nie sądzicie? Sądzicie tak, czy nie sądzicie? To jest miotacz ognia, wow. Dobra, to co, leczymy się jakoś, panie. Lecz się. Okej. I podejść, nie wiem, tutaj i podejść tu, dobra, i teraz ty ziom. Ty masz ile, ty też masz mało życia. Jezus, czemu ja tego nie zrobiłem poza walką? A no to jest zajebista. Obicz, co robisz? Idź. I zabij. Zabij wszystkich. Wyrżnij. Dawaj. Podejdź blisko, tu tankuj typa, bo to jest kurwa jakiś sfinks. 15, dziękuję. Rośnie do poziom nawet. Łohohoho. Obicz, tobie jebniemy może zdrowie, co ty na to? Ale co, będziesz miał tylko plus 5? 155, tak? O to chodzi? Sprawdźmy. Psoha, jakie głupie. Myślałem, że to się jakoś fajnie tak bardziej stakuje, czy coś. A tu... Dlatego zmusimy, żeby podszedł do nas o jeden krok. Dzięki temu zmarnujemy mu chodzenie. Ha, kurwa, jaki jestem sprytny. Da, ty masz ile? Ty masz... Idź tu, chroń kapitana. Pozytywnie, wiecie może, czy jak skinie nam jedna osoba z teamu, to czy już jest game over, czy po prostu wyłącza się z walki. Dobra, zanim oni dojdą, to mój team doszedłby już tam wiele razy. Dobra. Obicz. Idź tu. I spróbuj jakoś tak fajnie mu strzelać w dupę. Ja! Już pamiętam, czemu ci kazałem walczyć nożem, kurwa. Dobra. Terry, Henry. Nawet się podobny do Henry'ego. Ziom. Napierdziela karabinem. To w niego tak ostro. Podejdź tutaj. Napierdzielaj.
ostro, ostro, dawaj. No, trafiłeś. Co ty już kurwa? Nagle wszyscy levelują. What the fuck? Co ci tutaj dać? Nie mam pojęcia, co ci dać. Opanowanie. Nie wiem, co robi opanowanie. Kontratak. Celność. Szczęście. Dam ci szczęście, żebyś jako Terry Henry strzał zajebiste gole. Okej, okay, co jeszcze? To tyle. Kapitanie? Co kapitan zrobi? Mamy nawet baseballa, wow. To ile masz amunicji? Zero. Możesz strzelać? Trzeba mu dać amunicję, bo on tutaj chyba najlepiej strzela. Ciekawe, czy się da. Sprawdzimy potem. Dobra, to co? Podchodzimy do tego typka i bierzemy go w obroty. 8, pięknie! I umiejętności strzelackie, chyba. Zajebiście strzelasz to... Poziom! Jaki skurczybyk! Dobra, co my tu dajemy? Dajemy mu... Cholera, nie wiem, co udajemy. Może celność? Czemu kurwa tutaj cały czas coś daje odgłosy napierdania? No dobra. Tak, celność? Celność! Co się będę pieprzył z tym? Jedziemy dalej. Już wszyscy wykonali swoje manewry? Tak, no to enter. Tyra przeciwnika. Sphinx walczy z obliczem. Jeb go po jajach za 10. Kontratak! Owicz wymiatasz! Bum! Headshot! 14, aż Sphinx spadł, jak go odrzuciło na bok. To były podkręcone kule. Dobra. Oni tu kurwa idą, zajebiście... Slow-mo tempie. Kapitanie, co się z nami stanie? Weź go zajdź kurwa od tyłu, weź go otocz, powiesz. Wierzę w ciebie, ty jesteś dobry. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Powiesz, dziękuję, jesteś wyjebany. Dobra. Co, strzelaj w tego Garcia śmiesznego z dupy. Idzie schowaj za auto, bo z ciebie jest taki zajebisty pożytek. Spróbuj w trzymasce odpalić te auto, to nie bo coś się będzie. Dobra. A pan kapitan jako zwalisty dwa, by się najpierw dalał toporem. No i co, to wszystko. Idziemy tu na przeciwnika. Co za czasy nastały, że to kapitan musi tankować Garcia. Zastanawiam się, czy te moby, co tak powoli idą, to czy one są aby na pewno bezpieczne, bo skoro idą tak powoli, to może to jest sugestia, że po prostu mamy je kajtować. Czyli spieprzać i walka na dystans. Bo skoro one mnie i tak nie dogonią, to mogę teraz się tak ganiać po całej mapie z nimi, tylko że oni nas otaczają, kurwa, to jest sprytne. Dobra, mniejsza z tym. Spróbuj odbić. Pokaż mi. A da się w beczkę strzelić? Beczka? Spróbujmy. Owicz, kurwa, bardziej pożytecznego strzału nie widziałem. No i po co ta beczka tu jest? Nie mogę dać, co to jest? Da. Strzelaj tego typa. Pudło. Nawet kurwa wytestować nie można, że on jest mocny. Dobra, spieprzaj sobie. Tylko kapitan tutaj zrobił. Nie, naprawdę, uwielbiam tury, w których wiem, że coś zrobiłem. No, kapitan 19 toporem, no kurwa, to już jest przesada. Skąd on ma taki pałek dał w mapie? Uwaga, goni nas, jest już coraz bliżej, jeszcze tylko 5 tur. Ups. Garcia z tym wbudowanym kurwa działkiem. Dobra, kapitanie. Powiedz kapitanie. Czy kapitan już go rozwali, czy nie? Da, bij. Poza zasięgiem. Kurde, 9. Jeszcze 3. I teraz pytanie, czy dobić, czy nie dobić. A, dobijemy. Idź tu. Weź ten pistolecik. By nie marnować karabinka. I zastrzel pedała. Aaa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 
Terry Henry, coś mi się wydaje, że dla ciebie zostaje przyszłość tylko jako kibica. Dam ci baseballa i będziesz kuba szalony. Tyle ci będzie. Teraz ty, Obić, pokaż, na co cię stać. Aha! Trzy. Z karabinu. Okej. Okay. Będę pamiętał. Uważaj, Obić! Uważajcie! Co, tylko biedny kapitan. Za trzy dziecha. Kurczę, no. Dobra, Henry. Ty dostajesz baseballa, bo ty gówno potrafisz. Aha, ty nie masz baseballa, bo kapitan wszystko wziął. Zajebiś. To podaj ci go dziabli nożem. Je, trafiłeś! Dawa dla Rego Henry. I teraz pieprzej tu. Obróć tu. I patrz, co kapitan robi. Kapitan spieprza tu, obraca się tu i używa plastra. Nie, bandaża. Tak. Tutaj się wychilujemy. A teraz sprawdźmy, jak typa rozwalić. Sprawdźmy to. Na przykład podejdźmy tu, jebniemy mu tym. 7. Czyli bardziej się opłaca go bić z bliska, ale uwaga, on mnie teraz dogoni. Sprawdzimy, co się stanie, jeśli mnie dogoni. Jak mocno mi jebnie. Wow, czemu ja jestem wściekły? Obić się wkurwił. Kurde, wszyscy na niego idą. Niedobrze, niedobrze, powietrze. Da się tu jakiś status, kurwa, sprawdzać? Panowanie 0. No to ja wiem. Ale wściekły, what the fuck. Dobra, co teraz zrobić? Nie wiem, co zrobić. Tupniemy go. Zrób koczek. Szczęście? 12. Da, ucieknij tu. Może ten nie dosięgnie. Kapitan niech się jeszcze wychiluje troszkę. Ty też możesz hilować kapitana. Jakie zajebiste opcje. Pamiętajcie na przyszłość, że kapitan wisi Anilowi. Anilowi chyba. Teremu wisi jeden bandaż. Dobra. Da, pójdź tu i będziemy go śledzić powoli. No, która przeciwnika? Co zrobią? Slow motion życie. Okej, wrócił. Dobra, dobrze jest. Obić, będziesz sobie musiał poradzić z tym ziomem. No, idź tu. Siedź. Jak mi baję. Szczęście! Pięknie! Jeszcze tylko ponad pół życia. Mogę na przykład dać... Kim jesteś? Mogę na przykład dać... kij... Teremu... Tery, kurwa, no łapy kij... No i co, nie mogę dać... Niedobrze. Dobra, Tery, to będziesz bił... Tym czymś... Bagnetem. Coś bicie ci idzie. Okej. Dalej, kapitan. Podejdź. A spróbuj mieć tym baseballem śmiesznym. No, też jest niezły. Dobra. Wszyscy zrobili swoje. Nie, to miał być. Tura przeciwnika. Okej, jedziemy. Oho, zemsta. Co, znowu jesteś wściekły? Czy po prostu dalej jesteś wściekły? W sumie to nie biją jakoś tak mocno. Po 10 i jeszcze mnie jakimś kurwa niebieskim czymś brudzą. Nie, źle. Da, fuck off z tym. Dobra, podejdź i napierdzielaj typa. Pięknie. Zmiatam. Kapitanie, ty byłeś sexy z toporem. Napierdzielaj toporem. Wow. Dobry. Next. Mogliby już zdechnąć po prostu. Nie uciekaj tak, lol. Wygląda jakby się wstydził, bo on ani nie ucieknie daleko, ale też nie stoi w miejscu. Serio. A masz.
pytania. Podejdź, pokaż, jak się walczy. Widzicie, jak kapitan z toporem. Skubaniec, ej, ta wściekłość jest epicka. Ja mam cały team w ADHD, zajebiście, uwielbiam. Dzięki. Weź mu uciekni, też się pobawimy wstydliwego, kurwa, Jasia. Dura przeciwnika, jechane. Swoje, nie trafił? A. Dobra. Ciach. Rośnie poziom! Co mu pakowałem? A ja mu pakowałem życie. No to dawać życie, dalej, dalej. Zajebiście. Herrian Reed, powinieneś być dobry chyba w bieganiu. Dobra. Enter. Kurwa, kapitanem miałem iść. Aaaa. Walić, kapitan jest zbyt kurwa silny. O, teraz mi jebnij backstaba. Pięknie. Ty go wykończ, stary. Ty. Yeah! Zajebiście, zwycięstwo, tak jest, pozytywny, piąteczka! Okej. Okay. Jaki kurde zajebisty kredyty na końcu. Dobra. Sprawdźmy, co tunel mówi, nic nie mówi. Idziemy dalej. Skrzynia. Otwórz. Co my tu mamy? Łom, amunicja do pistoletu, żywność. Anuluj, weźmiemy teren, Anry. Zabierz wszystko. Butle z tlenem. Ła. Wow, zabierz. Zajebiście. Okej, okay, i tak jak to przystało na każdy odcinek Jorki 17. Kończymy przez skrzyni. Mój team lubi kończyć przy skrzyni. Więc pozytywni. Bądźcie tacy pozytywni jak mój team. Przydałoby się chinąć Owicza. O ile nie zapomnę jak innego w następnym odcinku przed walką. Znając, że się zapomnę i będę go musiał kurwa leczyć przez 15 tur w walce. Anyway, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.